Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Szanowni Państwo, to jest jedna z trudniejszych w tej kadencji projektów ustaw. Ze zrozumiałych względów rynek telekomunikacyjny, medialny zlał nam się nie tylko technologicznie. Mamy do czynienia z dużą nowelą prawa telekomunikacyjnego. Przypomnę, że także dzisiaj odbędzie się finisz prac nad ustawą o przyspieszeniu inwestycji w szerokopasmowy internet. W związku z tym były pewne zależności natury merytorycznej i legislacyjnej w pracach nad obu projektami, ale udało nam się w ramach spójnego funkcjonowania Sejmowej Komisji Infrastruktury przedłożyć w trybie nadzwyczaj krótkim sprawozdaniu. W imieniu Sejmowej Komisji Infrastruktury wnoszę więc do Wysokiego Sejmu o rozpatrzenie w drugim czytaniu sprawozdania komisji. Szanowni Państwo, kilka uwag dotyczących procedowania, bo wokół tego projektu iskrzyło i iskrzy, dlatego że obejmuje on bardzo szeroki obszar spraw, a także decyduje o konkurencyjności na rynku, o prawach i powinnościach operatorów, a także nowych narzędziach regulacyjnych, jeśli chodzi o Urząd Komunikacji Elektronicznej. A także na nowo zmienia nie tylko model, ale stawki opłat za wykorzystywane dla celów telekomunikacyjnych i medialnych częstotliwości. W związku z tym powołana przez Sejmową Komisję podkomisja procedowała na kilku posiedzeniach przy bardzo licznym przedstawicielstwie środowiska. Zebraliśmy wszystkie zgłoszone w trybie konsultacji poprawki, stosowną tabelę. Bardzo transparentnie poprosiliśmy o ocenę legislacyjną i merytoryczną rządu i w kilku takich właśnie taktach stworzona została sprawozdanie podkomisji. Może zwrócę uwagę szczególnie na te najistotniejsze rozwiązania, które na tym etapie zostały wprowadzone. Więc najważniejsze poprawki wprowadzone w trakcie prac podkomisji nadzwyczajnej to: po pierwsze, na wskutek postulatów zgłaszanych przez środowisko telekomunikacyjne uchylono w artykule 15 obowiązek przeprowadzania postępowania konsultacyjnego w odniesieniu do decyzji dotyczących dostępu telekomunikacyjnego, ponieważ taki obowiązek nie wynika z pakietu dyrektyw. Jednocześnie wprowadzono poprawkę do artykułu 19 ust. 2a, która ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych i jednoznaczne rozstrzygnięcie o tym, że nie stanowi zmiany projektu rozstrzygnięcia zmiana uzasadnienia projektu decyzji, a zatem nie zajdzie w takim przypadku konieczność przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego czy konsolidacyjnego. Druga istotna poprawka. W celu ścisłego odwzorowania brzmienia przepisu dyrektywy przyjęto poprawkę do artykułu 39 ust. 6 oraz artykułu 40 ust. 5 ustawy, wskazującą, iż w przypadku, gdy operator poniósł wydatki na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, prezes UKE, ustalając opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego, umożliwi temu operatorowi uzyskanie rozsądnej stopy zwrotu z zaangażowanego w nowe przedsięwzięcie inwestycyjne kapitału, a nie jak było pierwotnie w projekcie zwrotu części zainwestowanego kapitału. To jest istotna korekta na korzyść tych, którzy chcą inwestować w rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego. Po trzecie, przyjęto poprawkę do artykułu 57 ustawy w ustępie 6 ustawy, zgodnie z którą w przypadku zawarcia umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych związanego z ulgą przyznaną abonentowi, jeżeli przedmiotem tej ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe, przedsiębiorcy będzie przysługiwać roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, jeżeli ten abonent wypowie umowę przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług. Poprawka miała na celu uwzględnienie postulatów przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ponieważ telekomunikacyjne urządzenia końcowe są bardzo często przedmiotem ulgi, a dotychczasowy przepis stwarzał abonentom możliwość zerwania umowy z jednoczesnym zatrzymaniem urządzenia. Tutaj jesteśmy uczciwi wobec tych, którzy w ten oto sposób premiują swojego przyszłego konsumenta swojej usługi, żeby zabezpieczyć jego elementarne interesy. I sądzę, że znajdzie to poparcie całej Izby. Czwarta istotna poprawka na tym etapie prac legislacyjnych to doprecyzowano w artykule 71b ustawy, iż termin przeniesienia numeru powinien maksymalnie wynosić jeden dzień roboczy od dnia określonego w umowie o przeniesieniu numeru. Jednocześnie wskazano, od jakiego podmiotu dotychczasowy dostawca usług może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania w przypadku, gdy opóźnienie w przeniesieniu numeru nastąpiło z przyczyn niezależnych po stronie dotychczasowego dostawcy usług. Zgodnie z poprawką przedsiębiorcy przysługuje zwrot od podmiotu, z winy którego nastąpiło opóźnienie. To także bardzo istotna i ważna dla czytelnych relacji na rynku poprawka.
Kolejna bardzo istotna to na wniosek i uwag przedsiębiorców wprowadzono zmianę w artykule 77 ustawy dotyczącą obowiązku dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, zapewnienia kierowania krótkich wiadomości tekstowych SMS do numerów alarmowych do właściwego terytorialnie wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego albo centrum powiadamiania ratunkowego. Zgodnie z poprawką zapisu tego nie stosuje się do usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, co uwarunkowane jest względami technicznymi. Dodatkowo w czasie prac komisji ograniczono ten obowiązek do usług aktywnych i wydłużono vacatio legis. Chodzi o to, żeby nie tworzyć martwego z punktu widzenia realności wdrożenia w życie przepisu. Kolejna bardzo istotna zmiana to po szerokiej dyskusji z przedstawicielami środowiska wprowadzono grupę poprawek obejmujących regulacje dotyczące częstotliwości. I tutaj za najistotniejsze uznam zmianę w artykule 116 ustęp 9 ustawy wprowadzono regulację, zgodnie z którą prezes UKE w porozumieniu z prezesem właściwym dla ochrony konkurencji i konsumentów może odmówić rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, w szczególności w przypadku, gdy dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres mogłoby doprowadzić do nadmiernego skupienia częstotliwości przez grupę kapitałową, w której znajduje się dany podmiot. Rozszerzenie dyspozycji przepisu o taką regulację stanowi uwzględnienie uwag środowiska w tym zakresie. Jesteśmy już po etapie wchodzenia nowych podmiotów masowo na rynek, a pojawiają się sytuacje konsolidacji na rynku, także w zakresie zakresu dysponowanych częstotliwości. Przyjęto poprawki polegające na wskazaniu, że w przypadku dokonywania zmiany rezerwacji w celu optymalizacji wykorzystania widma albo dokonywania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, z zakresu, dla którego nie były wcześniej przeprowadzone przetarg, aukcje albo konkurs, albo zostały przeprowadzone, nie zostały rozstrzygnięte, kwotę opłaty będzie ustalał prezes UKE na podstawie opinii powołanego przez siebie biegłego lub biegłych w przedmiocie wartości rynkowej tych częstotliwości. Wokół tego rozwiązania było dużo bardzo merytorycznej dyskusji, ale uznaliśmy, że ta formuła jest najbezpieczniejsza dla racjonalnego funkcjonowania i po stronie organu regulacyjnego, który ma w swojej polityce regulacyjnej realizować określone zadania, ale także bardzo czytelna, jeśli chodzi o sytuację podmiotów rynkowych. Wprowadzono przepis, zgodnie z którym postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości nie będzie się wznawiać, jeżeli od dnia ogłaszania wyników przetargu, aukcji albo konkursu upłynęło 10 lat, a decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości nie uchyla się, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat. Przepis ma na celu zapewnienie pewności i stabilności inwestycyjnej. Zwracam też uwagę, że przyjęto grupę poprawek regulujących kwestie pozwoleń na używanie urządzeń radiowych, postulowanych w szczególności przez środowisko radioamatorów. I tutaj warto zwrócić uwagę na zmianę w artykule 144 ustęp 2, punkt 2 ustawy. Wskazano, że nie wymaga pozwolenia używanie urządzenia radiowego, nadawczego lub nadawczo-odbiorczego używanego w służbie amatorskiej nie tylko przez cudzoziemca, ale również przez obywatela polskiego stale rezydującego za granicą w przypadku, gdy urządzenie to jest używane zgodnie z przepisami międzynarodowymi przez okres nie dłuższy, uwaga, niż 90 dni. Przyjęto także poprawkę do artykułu 144c ustawy, zgodnie z którą rejestr urządzeń radiowych niewymagających pozwolenia jest jawny i jest publikowany na stronie podmiotowej BIP UKE. Poprawka uwzględniła uwagi środowiska w tym zakresie, środowiska bardzo aktywnego. Uregulowano także kwestię identyfikacji radiostacji amatorskich poprzez rozszerzenie delegacji do wydania w tym zakresie rozporządzenia. No i istotną zmianą była także przepis artykułu 183 ustęp 3 punkt 2 oraz ustęp 4 ustawy. Uzupełniono usługi telekomunikacyjne, przez to zrównano w aspekcie dotyczącym zarządzania danymi na terminalu użytkownika regulację usług telekomunikacyjnych z regulacją usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługi te są oferowane na tych samych urządzeniach i często za pomocą podobnego lub wręcz tego samego oprogramowania, na przykład za pomocą przeglądarki można dostarczyć usługę świadczoną drogą elektroniczną lub usługę telekomunikacyjną. Dlatego ich rozróżnianie w przepisach jest nieuzasadnione. To jest jakby konsekwencja tego, co dzieje się na rynku technologii telekomunikacyjnych czy informacyjnych. Na etapie zaś prac już w trakcie posiedzeń Sejmowej Komisji Infrastruktury dokonano następujących zmian istotnych dla projektu. Na skutek uwag Federacji Konsumentów przyjęto poprawki
do artykułu 60a ustęp 1, artykuł 60a ustęp 3a, artykuł 61 ustęp 5 i artykuł 61 ustęp 5 prim, polegające na doprecyzowaniu przepisów poprzez zakreślenie minimalnego wymaganego terminu na realizację przez abonenta prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji proponowanych przez dostawcę zmian w warunkach świadczenia usług, w tym dotyczących cen. Zmiana ta ma charakter prokonsumencki, bo takiż ma wymiar cały pakiet dyrektyw europejskich. Dodano także w artykule 77 nowy ustęp 3, który ogranicza obowiązek zapewnienia połączenia z numerami alarmowymi w przypadku SMS-ów do przypadków, gdy abonent ma aktywne usługi. Jednocześnie wydłużono do 1 stycznia 2015 roku vacatio legis na wejście w życie przepisów regulujących obowiązek kierowania SMS-ów do numerów alarmowych. Już sygnalizowałem, że na etapie prac podkomisji ta sprawa także znajdowała określone rozstrzygnięcia. Przyjęto to także poprawkę do artykułu 180a ustęp 1 punkt 1, polegającą na wydłużeniu okresu retencji z danych z 12 do 18 miesięcy. Zwracam uwagę, że część parlamentarzystów sygnalizowała to jako uzasadnienie walkę dla skuteczną, poprawiającą skuteczność walki z korupcją. W tej sprawie, nie tylko na tej sali, ale także poza nią, mamy podzielone, jak Państwo wiecie, nie tylko po akta opinie. Stąd rozstrzygnięcie należy do Wysokiej Izby. Po szerokiej dyskusji dotyczącej artykułu 185 ustęp 5 w przepisie, w tym uszczegółowiono limity opłat za częstotliwości w poszczególnych kategoriach i kategoriach służb radiokomunikacyjnych. Określone w projekcie ustawy o zmianie prawa telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw limity opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwością dotyczyły ogólnie określonej kategorii. Takie rozwiązanie rodziło wątpliwości co do tego, czy wskazane w projekcie ustawy limity opłat umożliwiałby określenie maksymalnego limitu opłaty dla wszystkich podkategorii danej kategorii służby radiokomunikacyjnej. Skutkiem przyjęcia poprawki było bardziej dokładne i szczegółowe określenie limitów dla konkretnych podkategorii służb radiokomunikacyjnych. Sygnalizuję, że w tej sprawie także pojawiają się pomysły, aby dokonać takiego wyróżnienia także w obszarze telewizji. Dodatkowo wprowadzono poprawkę do artykułu 185 ustęp 6, mającą na celu obniżenie o 50% limitu rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w przypadku wykorzystania częstotliwości do rozpowszechniania lub rozprowadzania wyłącznie takich programów radiofonicznych lub telewizyjnych, które nie zawierają przekazów handlowych. Zwracam uwagę, że te kwestie dotyczące ceny opłaty za częstotliwość ostatnio nie tylko w obszarze polskiej polityki, debaty parlamentarnej, także życia społecznego wywołały określone emocje. Część tych emocji bierze się z totalnego niezrozumienia nowego zjawiska, przejścia z analogu na cyfrę i jego konsekwencji, a także nie dostrzeżono zalet propozycji rządowej polegającej na nowym mechanizmie ustalania opłat dla służby radiodifuzji naziemnej. No, zwracam uwagę, że ta propozycja rządowa wprowadzona do komisji ma na celu właśnie nowe zasady określania kwot maksymalnych opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwością, uproszczenie regulacji dotyczących naliczania opłat, a także, i to jest najistotniejsza kwestia z pełnymi tego konsekwencjami, ustanawia nowe kryteria dotyczące maksymalnych kwot opłat. Zwracam uwagę, że dotychczas funkcjonowaliśmy w tym obszarze w oparciu o liczbę stacji i parametry techniczne stacji. Proponuje się zaś, aby było to ustalane w oparciu o rodzaj służby, wykorzystywany zakres częstotliwości, szerokość kanałów częstotliwości, a także rodzaj obszaru. W efekcie i w dotychczasowym prawie telekomunikacyjnym w radiofuzji naziemnej za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze jednej gminy lub mniejszym w zakresie do 170, w tej propozycji do w zakresie do 174 MHz, to jest 400 zł. Propozycje nowych zapisów w tym obszarze, to zwracam uwagę, że tutaj jest wyszczególnienie obszarami i preferujemy te obszary i tych nadawców, którzy korzystają z częstotliwości, którzy działają na rzecz wykluczenia, działają na obszarach wykluczenia cyfrowego, działają na obszarach mniej zurbanizowanych, a także, co mocno sygnalizowałem w końcówce, w poprzedniej części swojego wystąpienia, ci, którzy nie mają oferty o charakterze handlowym. W związku z tym, kiedy... Pani poseł,
za chwilę do tego dojdziemy i będę miał dla Pani świetną wiadomość, bo zwracam uwagę, że w wyniku nieporozumienia, być może niedoczytania albo ulegania emocjom, część posłów jednego z klubów opozycyjnych zgłaszała w czasie prac Sejmowej Komisji Infrastruktury poprawkę, która, uwaga, podwyższałaby znacząco opłaty, a nie obniżała, łącznie z tymi nadawcami, którym akurat temu środowisku na nich szczególnie zależy. I dzięki temu, że poprosiłem o to, żebyście Państwo napisali poprawkę w trybie regulaminowym, mieliśmy chwilę czasu, to później wnosiliście wniosek o reasumpcję, żeby nie było kompromitacji, więc proponuję, aby mniej emocji, a bardziej spokojnie naprawdę zakończyć świetnymi informacjami. Uwaga, w związku z tym te przeniesione do projektu nowego rozporządzenia rozwiązania pokazują bardzo wyraźnie, że w inny sposób będziemy liczyli, na przykład wysokość opłaty za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację radiofoniczną w zakresie fal długich wynosi 10 tysięcy złotych, a w projekcie nowego rozporządzenia mamy, w zależności od tego, czy to jest gmina wiejska, miejsko-wiejska, gmina wiejska z wyłączeniem miast na prawach powiatu, miasto na prawach powiatu i w końcu, na końcu każdy rodzaj gminy. Więc warto po prostu przeanalizować, jakie są tego konsekwencje, bo one są bardzo istotne. Proszę Państwa, ale także Sejmowa Komisja Infrastruktury w swojej analizie, bo w którymś momencie przerwaliśmy posiedzenie, odbyło się także połączone posiedzenie razem z Komisją Kultury, po to, aby uniknąć takiej dyskusji, w której tymi nowymi mechanizmami naliczania opłat za częstotliwości może się stworzyć sytuacja, w której administracja rządowa, nawet jeśli byłby tym podmiot niezależny, który miałby to później regulować, ale administracja rządowa może w oparciu o te rozwiązania działać, łamać, funkcjonować na poziomie obniżania jakości debaty publicznej, dostępu do wolności, do reprezentowania różnych poglądów poprzez świadome manipulowanie opłatami w zależności od podmiotu, który za tą częstotliwość nie korzysta, to informuję, że takie posiedzenie Sejmowej Komisji się odbiło. No i zwracam uwagę też, bo chciałbym być tutaj już bardzo konsekwentny. Proszę Państwa, na przykład propozycje opłat dla telewizji cyfrowej, przykłady za program, za cały multiplex 7 868 960 000, za jeden ogólnopolski program, w zależności od rodzaju, czy SD 983 tysiące, HD 1 967 000. W telewizji analogowej 2 800 000, w telewizji cyfrowej opłata, podkreślam, za jeden kanał ogólnopolski 983. No i teraz chcę zwrócić uwagę na podsumowanie tego rozwiązania i mówię tu łącznie z kierowanym do konsultacji rozporządzeniem. Więc po pierwsze, w radiofonii analogowej mamy preferencje dla nadawców lokalnych, a opłaty za ogólnopolskie sieci radiowe dla fal UKF nie będą zmieniane. W radiofonii cyfrowej, po pierwsze, preferencyjne ceny, aby zachęcić nadawców do wdrażania radia cyfrowego, szczególnie w tym obszarze Polski telekomunikacyjnej CB i medialnej CB i dalej. Opłata za jeden ogólnopolski program radiowy w technologii cyfrowej pasma trzeciego będzie 10-krotnie niższa niż za program analogowy w paśmie L, aż 100-krotnie niższa. W telewizji cyfrowej cena za ogólnopolski multiplex telewizji standard SD będzie 2,8 razy większa w stosunku do ceny za jeden ogólnopolski program analogowy. Opłata za jeden ogólnopolski program telewizyjny nadawany w sposób naziemny cyfrowy będzie prawie 3-krotnie mniejsza niż za jeden program nadawany analogowy. I tutaj znowu mamy preferencje dla nadawców lokalnych. Jak Państwo wiecie, w czasie posiedzenia połączonych komisji i później Sejmowej Komisji Infrastruktury mieliśmy zaproponowaną taką tabelę, w której dla konkretnych nadawców bardzo dokładnie to przeanalizowaliśmy. Zwracam też uwagę, bo tego głośno nikt nie powiedział, ale pojawiło się w niektórych dziennikach, a pewnie za chwilę pojawi się w tygodnikach, więc ja poprosiłem o skorygowanie tej wiedzy, abyśmy mieli jasność. Kierowaliśmy się na przykład analizą dla jednej ze stacji ogólnopolskich radia, jednego z trzech dominujących w tym zakresie radia w Polsce, i tam wiemy, że po zmianie różnica będzie wynosić 20 tysięcy. Na wszelki wypadek, aby ograniczyć tutaj pola i napięć, chcę uspokoić słuchaczy Radia Maryja. Teraz Radio Maryja płaci 483 tysiące złotych, a od 1 stycznia będzie zniżka do 350 tysięcy złotych.
W związku z tym pokazuje to bardzo wyraźnie, że ten model przejścia na ten inny sposób naliczania, szczególnie dla tych, którzy mieli rozproszone anteny w różnych miejscach, często nie najlepszych je posadowione, ten model liczenia od herca jest zdecydowanie korzystniejszy. Teraz, żeby już zupełnie uspokoić te napięcia, na dzisiaj telewizja Trwam, jak wiemy, jest telewizją satelitarną. Mamy nadzieję wszyscy, żeby już uniknąć tego kolejnego starcia politycznego i społecznego, że dobrze przygotowany wniosek w kolejnym systemie koncesyjnym dostanie ten przydział. I uwaga, jeśli telewizja Trwam otrzyma miejsce na multipleksie, będzie płacić 923 tysiące zł rocznie i jako stacja, która nie ma handlowych reklam, będzie korzystać ze stosownych upustów także w ramach tego mechanizmu. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, w imieniu Sejmowej Komisji Infrastruktury proszę o rozpatrzenie tego projektu i wnoszę o jego przyjęcie, ewentualnie dokonanie stosownych zmian. Dziękuję bardzo.